Zjadłem coś dobrego, popiłem dobrej herbaty i nagle mi olśniło, że nasz sąsiad to jest wrogie nam państwo. To jest śmiertelny wróg. I wiecie co? To, że ja to widzę, że wy to widzicie, bo tu jesteście, to jest normalne, ale że rząd tego nie widzi. Bo ja wam scharakteryzuję, co to jest za państwo Ukraina. Ano to jest państwo, które w każdym powiatowym mieście postawiło pomnik Stefanowi Banderze. To jest państwo, które w stolicy największą ulicę nazwało imieniem Stefana Bandery. Nie muszę wam mówić, kto to jest Stefan Bandera. Ja patrzę się na ludzi, którzy rządzą moim państwem, ale nie rządzą moim krajem, bo ja odróżniam te dwa pojęcia, kraj a państwo. I oni tam jeżdżą, liżą im te banderowskie zady, dają pieniądze i udają, że nic się nie dzieje. A kim jeszcze jest to państwo banderowskie? Bo to jest banderowska Ukraina. To jest sojusznik hitlerowskich Niemiec, szanowni państwo. To takie proste, ale to nawet widać, bo łażą po różnych miastach ukraińskich chłopcy i dziewczynki poprzebierani w mundury SS Galicjen, obszywają się runicznymi znakami SS, swastykami. Nikt nie protestuje. Ja marzę, żeby wrócił na Ukrainę legalnie wybrany prezydent Janukowycz, obalony zamachem stanu na Majdanie w 2013 roku w listopadzie. Marzę o tym. To jest możliwe, jeśli się normalni Ukraińcy zdenerwują i zostaną doprowadzeni do białej gorączki. Chociaż teraz, kiedy mają wizy, to oni z tą gorączką będą z tego państwa wyrywać. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że normalność wróci. Tylko każdy dzień istnienia banderowskiego państwa źle rokuje dla nas. Bo to banderowskie państwo, ono by sobie mogło być za górami i lasami i moglibyśmy do nich wymierzać nasze armaty, czołgi i karabiny maszynowe i co który banderowiec za krzaka mordę wystawi, to my go trach. Ale to państwo sięga po nas. To państwo ma roszczenia terytorialne wobec nas. I to jeszcze by nie było takie straszne. Najstraszniejsze jest to, że minister, wicepremier, minister skarbu, czy gospodarki, czy jak go tam zwał, pan Morawiecki, przygotowuje 5 milionów miejsc pracy dla Ukraińców. I nikt nie krzyczy. Żaden dziennikarz z telewizji, z gazet oficjalnych nie woła larum. Pan Michalkiewicz ich ładnie nazywa zwykłym śmierdzącym gównem. Bo tak jest. Czego oni chcą, żeby banderowcy się tak rozplenili w Polsce, że będą wchodzić do rad gmin, rad powiatów, rad miejskich i za chwilę będą nam stawiać pomniki banderowskie? Bo oprócz tych banderowców mamy w naszym organizmie polskim raka, polskojęzycznego raka, któremu jest obojętne, kto nami będzie rządził, a nawet marzy o tym, żeby Polacy z Polski wyjechali. To ja się zastanawiam, czy stoimy w przededniu wojny domowej, czy rzezi, bo może nas wyrżną. Bo nie miejcie wątpliwości, banderowcy ćwiczą mordowanie, strzelanie i zabijanie na granicy w Donbasie. Coraz któryś, żeby zdobyć te szlify ich tam ichniejsze, musi chwilę na tym froncie pobyć i postrzelać, poczuć ten smak strachu, agresji. Oni są przećwiczeni, a my? A my się modlimy! To nam genialnie wychodzi. W sanktuariów Matek Bosek mamy więcej niż McDonaldów, podejrzewam, w Ameryce. Ja to specjalnie mówię. Specjalnie mówię, żeby obudzić tego Polaka, który myśli, że świat go kocha i do serca przytuli. Poderżnie mu gardło w nocy! Banderowcy, jeśli tu wejdą do Polski, dostaną pracę, przywileje, to wtedy zobaczymy, jacy są butni, jacy są skuteczni. Historia jest silniejsza niż nawet to, co jesteśmy w stanie wymyśleć. Więc jak tak się sytuacja wykrystalizuje, a przybędą tutaj muzułmanie, to może być taka sytuacja, że będą się muzułmanie z banderowcami o Polskę bili. Tylko że nas nie będzie. To, co mówię, może nie ma rąk i nóg, ale to jest możliwe, szanowni państwo. Jeszcze trochę masy krytycznej ubędzie polskiej z Polski i tak będzie. Władzę w Polsce wezmą ci, co będą mogli tę władzę wziąć. Ci, co mają więcej nabiału, więcej agresji w sobie, więcej krwi,
chcą się rozmnażać. My jesteśmy w zaniku. Przecięli nam półkule mózgowe. Leżymy na kolanach, na brzuchu i kwiczymy jak zarzynane świnie. Nikt nie protestuje. Przecież gdzie jest ustawa antybanderowska? Gdybym ja wytatuował sobie Hitlera na klatce piersiowej i w ciepły letni dzień maszerował krakowskim przedmieściem, to byle policjant by mnie zwinął. Ale jak sobie wytatuuję banderę Stefana Bandery, to nikt nawet uwagi na to nie zwróci. Przecież my żyjemy w jakimś, nie chcę używać tego określenia, ale to modne jest określenie, w Matrixie żyjemy. Nie ma Polski. Są tylko Polacy w rozproszeniu, szanowni państwo. Tak, to jest mowa nienawiści. Nienawidzę Bandery, banderowców. Bij banderowców, ratuj Polskę. Ktoś ma jakieś wątpliwości? Czy ktoś ma wątpliwości? Macie wątpliwości, że powinno być inaczej? Nie. Nie. A muszę wam powiedzieć, że w 81 roku lałem w mordę banderowca. Był dużo starszy ode mnie. Był podoficerem po szkole banderowskiej. Mieszkał we Wrocławiu. I lałem go w mordę. Czym tam miałem pod ręką? Bo obudziła się wszystkie demony, którymi byłem od dzieciństwa karmiony. I powiem wam, da się banderowca lać! Da się lać! Im bardziej się go bije, tym on się staje coraz bardziej pokorny. Bo tylko siły banderowiec się boi. Bo banderowcy to, nie chcę mówić bydło, bo bydło jest czymś szlachetnym, przez Pana Boga stworzone. To bestie są. To są bestie, które się nie zawahają. Bo udowodnili to. Ile jeszcze trzeba durnym Polakom dowodów? Udowodnili to. Nie zabijali w cywilizowany sposób w tył głowy jednym strzałem, tylko mordowali, pastwili się. To są banderowcy. Mają to w genach. I wezmą sojusz z Niemcami przy każdej nadarzającej się okazji. I obyśmy się między tym młotem a kowadłem, proszę państwa, nie znaleźli. Możliwe, ale jeszcze mamy, jeszcze nam rąk z tyłu drutem kolczastym nie skrępowali. Ja wiem, zobaczą to ci świętojebliwi, przepojeni miłosierdziem i boską miłością leniwi Polaczkowie i doniosą do prokuratury, że Olszański Jabłonowski mowę nienawiści stosuje. To ja wam przypominam, gnojki, te dzieci poprzeżynane piłami. Więcej wam trzeba? Powiecie, że to było dawno, żyjmy do przodu. To nie było dawno, to było wczoraj. A co ja widzę we Lwowie? Szkoły, które noszą imię najgorszych zbrodniarzy, najgorszych bestii. Ulice. Przecież ja to widzę. I nasz rząd tam jeździ i daje pieniądze. Ludzie, czy ktoś jest w stanie wyciągnąć konsekwencje wobec naszego rządu? Oni z nami grają demokratycznie, a to nie ma miejsca na demokrację. Jest miejsce na branie czegoś ciężkiego i prać po tych banderowskich mordach. I żeby mi żaden nie wcisnął, że ja wołam, żeby bić Ukraińców. Na razie mówię o banderowcach. Oficjalne dane są takie, że 25% społeczeństwa ukraińskiego opowiada się za Banderą. Niby mało, ale jeszcze w tamtym roku było 17%. Rośnie, szanowni państwo, rośnie, bo całe młyny propagandowe są zaangażowane w to. I oni coraz dalej idą w ten banderyzm, mają elementarze. Dzieci rosną z miłością do Bandery. Dzieciom ukraińskim się przedstawia Banderę jako półboga, jako tego, który wyzwoli Ukrainę. Spod kogo wyzwoli? No spod Polaków wyzwoli, szanowni państwo. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Przemyśl, Chełmn, 16 powiatów, ponoć to są ich ziemie. To gdzie my będziemy? Ja miałem incydent z dwoma Ukraińcami. Moja żona jechała pociągiem z dwoma Ukraińcami w 1994 roku, którzy przyjechali do Polski szukać pracy. Dwa dni ich woziłem w okolicach Warszawy i te prace im znalazłem. Nie sądziłem w najczarniejszych snach, że wyciągną Banderę z niebytu. I gadaliśmy o Banderze. Mieli świadomość, kto to był. Oni w to pójdą. Ukraina w to pójdzie, bo dlaczego ma nie iść? Dostają na to pieniądze. My się nie liczymy, rodacy. My się nie liczymy. Nie ma nas. Są tylko kibole, którzy jeszcze są w stanie przy zwycięskim meczu unieść się dumą patriotyczną i wykazać jakąś siłę. Nasza armia jest w Mosulu.
bije się w Mosulu nie wiadomo z kim i nie wiadomo za kogo. Ja sobie nie życzę, podsumowuję. Rodacy, jeśli jesteś takim durniem, idiotą, że wpuszczasz Ukraińców do siebie, ja wiem, jak się ma przedsiębiorstwo, to lepiej zapłacić 5 zł za godzinę niż 10 zł za godzinę. No więc płać, kolego, 5 zł za godzinę. Poczekaj, jak ci ten Ukrainiec, neobanderowiec, spuchnie. Jak ci przyjdzie do domu i odbierze resztę, bo będzie się czuł niedopłacony. Poczekaj. To jest tylko kwestia czasu. Chucba, chytrość, zgubią Polaków. Nie ma polskiej solidarności między Polakami, bo ma jej nie być, bo ćwiczą na nas desolidarność. Gazeta Wyborcza wlewa tę truciznę w te mózgi polskie od tylu lat. Gazeta Polska, która sobie taki tytuł przybrała, następna neobanderowska gadzinówka. Nas jest tutaj znakomita garstka. Znakomita garstka. Uwierzcie mi, że garstka ludzi jest w stanie zrobić dużo, tylko musi chcieć. Albo zamykajmy ten teatr. Odprawmy mszę żałobną za ojczyznę, pochowajmy Polskę. Niech ją biorą, niech rżną tę Polskę kto chce. Dajmy se spokój, mamy jedno życie. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Szanowni Państwo, przepraszam, że powiem językiem brutalnym. Powiedział Brecht, dziwki są najlepsze, bądźmy dziwkami. Dziwka ma zawsze trochę mamony w kieszeni. Zawsze ktoś ją będzie lubił. Panie Morawiecki, pan jesteś wielki człowiek na wielkim stanowisku, ale dłużej klasztora niż przeora. Zmieni się i wasz rząd odejdzie. Przyjdzie jeszcze gorszy. Na pewno tak będzie. Panie Morawiecki, pan ponoć jesteś Ukraińcem w połowie. To by tłumaczyło pana zachowanie, bo Polak nigdy by nie powiedział, szykujemy 5 milionów miejsc pracy dla Ukraińców. Polak by powiedział, szykujemy 10 milionów miejsc pracy dla Polaków. Szukałby rozwiązań ekonomicznych, że młody człowiek szedłby do pracy w Polsce. Ale nie. Nie. Nie, żebym był zgorzkniały. Ja jestem po prostu wkurwiony. My też. Brawo, brawo. I teraz zwracam się do kleru katolickiego. Wam się wydaje, że Kościół to wy? Nie, nie, kochani księża. Tyle tacy, co nas. Nas zabraknie i tacy nie będzie. Więc patrzcie, gdzie owczarnia wasza. Bo banderowcy nie będą do waszego kościoła chodzić i na tace dawać. Nie liczcie na to. Tak nie będzie. Więc to są te zależności. Nie macie wyboru. Albo będziecie polskim klerem, albo nie będziecie w ogóle klerem. Będziecie po pustych kościołach się obijać jak kule bilardowe od siebie. Coraz chudsi. Coraz chudsi. To jest ten czas, szanowni państwo. Ja wiem, ja bluźnię. A dlaczego mam nie bluźnić? Jak sobie przypomnę, taki był transparent. Dziewczynka przerżnięta piłą na pół i dziecko przybite do drzewa gwoździem. Dlaczego mam nie bluźnić? No przecież to się stało. Tego nikt nie wymyślił. Pogadajcie z Żydami, jak oni pięknie potrafią pilnować swojego żydowskiego interesu. Jak pięknie, niech ktoś podskoczy Żydom, że nie było Holokaustu. No toż to przecież cały świat się dowie. Wyrwał się.